Witam w kolejnej części kursu na temat normal map i wektorów normalnych. W tej części skupimy się na nakładaniu na siebie efektów wypukłości wyznaczonych przez więcej niż jedną normal mapę. Mamy powiedzmy taką normal mapę, tutaj setup dobrze już nam znany i tu widzimy wyrenderowane wypukłości. Jeżeli tu do image texture wpielibyśmy sobie tę mapę, uzyskalibyśmy taki efekt. I naszym celem jest nałożenie tego efektu na ten efekt. Generalnie chodzi o taki rezultat. Czyli mamy wypukłości spowodowane tą normal mapą, a jednocześnie tą normal mapą. I teraz istnieje wiele sposobów mieszania ze sobą, miksowania normal map. Większość z nich opiera się na technikach, które używamy przy miksowaniu zwykłych kolorów, więc ze swego założenia one są nieprawidłowe. Niemniej jednak efekty osiągane w ten sposób są całkowicie do przyjęcia. Ale są również metody prawidłowego nakładania na siebie efektów spowodowanych przez różne normal mapy i jeden z nich zastosowałem do stworzenia tego efektu. Stworzyłem sobie pewną grupę nodów i teraz zróbmy sobie tutaj trochę więcej miejsca i dodajmy tę grupę nodów. Nazwałem ją Merge Normal Maps. Tutaj wpinamy jedną normal mapę. Tu ustawiamy siłę wypukłości, tu wpinamy drugą normal mapę i tutaj mamy siłę. Ta grupa nodów ma dwa wyjścia. Pierwsze nazywa się normal i to po prostu wpinamy do shaderów, ale jeżeli na przykład chcielibyśmy nałożyć na siebie działanie większej ilości normal map, to możemy zastosować taką kombinację. Bierzemy dwie takie grupy, tu wpinamy pierwszą normal mapę, drugą normal mapę i teraz ten normal map wpinamy tu, a tutaj wpinamy sobie trzecią normal mapę. I w ten sposób tutaj na tym wyjściu będziemy mieli normal vector, który jest wynikiem nałożenia na siebie trzech normal map. Ale skupmy się na razie na tylko dwóch. Tutaj mamy image texture, do którego podpięta jest ta normal mapa. Zduplikujmy sobie tego noda i tutaj podepniemy sobie tę drugą normal mapę. Więc po prostu podmienię źródło. I teraz zobaczmy, pierwsza wygląda w ten sposób, druga wygląda w ten sposób. I teraz w momencie, gdy używamy tej grupy nodów, którą stworzyłem, nie potrzebujemy w ogóle noda normal map. Ta grupa wszystko ma zawarte w środku, więc podpinamy pierwszą normal mapę, tu podpinamy drugą i bierzemy sobie normal output, wpinamy do naszego shadera, ciach i gotowe. I tu możemy sobie regulować siłą tych normal map, możemy zmniejszyć działanie pierwszej, zwiększyć. To samo możemy zrobić z drugą. Także widzimy, że to działa całkiem sympatycznie. I zaletą tej metody jest to, że nie tracimy detali ani z jednej mapy, ani z drugiej mapy. Dodatkowo ta metoda ma dość silne podstawy matematyczne. Bo to, o co nam tak naprawdę chodzi, to nie jest miksowanie ze sobą kolorów, tylko nakładanie efektów działania normal map, czyli my musimy tutaj stosować metody geometryczne, a nie takie, które normalnie stosuje się przy mieszaniu kolorów. Jedna normal mapa daje nam jakieś wektory i chodzi o to, żeby te wektory zostały obrócone o kąty, które są wyrażone poprzez wektory zawarte na tej drugiej normal mapie. Przy zastosowaniu tej metody dokładnie to się właśnie dzieje. Otwórzmy sobie tę grupę nodów, żeby zobaczyć, z czego to się wszystko składa. I widzimy, że mamy do czynienia z całkiem niezłym makaronem. I w sumie dużo mniej istotne jest samo ułożenie nodów, co, gdzie, z czym, jak jest połączone. To są tylko technikalia. Dużo ważniejsze jest zrozumienie, z czego to wynika. Jaka formuła matematyczna, geometryczna jest zawarta w tych wszystkich nodach. I będę próbował to wyjaśnić. Także mamy metodę opartą na solidnych podstawach, ale dość często stosuje się też metody oparte na zwykłym miksowaniu ze sobą kolorów, które ze swej natury są nieprawidłowe, ale jakoś dziwnym trafem okazuje się, że też potrafią się sprawdzić. Więc zobaczmy, usuniemy sobie tę grupę nodów i teraz zastosujemy standardowy układ, czyli damy sobie wektor normal map, który wepniemy tutaj. No i teraz oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie jedną normal mapę, tę podłączymy tutaj, będziemy mieli takie wypukłości, jak podmienimy na tę drugą, będziemy mieli takie wypukłości.
a naszym celem jest to, żeby do tego wejścia podpiąć jakąś mieszankę tych dwóch, która powinna nałożyć na siebie efekty działania tych dwóch normal map. Więc można spróbować najprostszej metody zwykłego miksu dwóch obrazów. Więc Shift A, dodajemy sobie Color Mix RGB i po prostu weźmiemy pierwszą teksturę, drugą teksturę, wepniemy do drugiego wejścia, pozostawimy sobie faktor na 0,5, wepnijmy to tutaj, zobaczmy co nam z tego wychodzi i mamy taki efekt. No w sumie nałożyły się te efekty na siebie, widzimy to dość wyraźnie, ale jednak tracimy detale, tracimy jakby siłę działania. Widzimy, że nasz stożek powinien sprawiać wrażenie wyższego, wypukłości te malutkie też powinny być większe i to tutaj widać. Ale to można uratować, bo wystarczy, że przyjrzymy się tutaj naszemu nodowi Normal Map, mamy Strength, czyli siłę działania i możemy spróbować po prostu po całości zwiększyć siłę działania, może nawet jeszcze trochę i praktycznie udało się odtworzyć ten efekt, który jest matematycznie poprawny. Tylko teraz mamy pewien kłopot, dlatego że dość trudno nam jest sterować, powiedzmy, siłą tych Normal Map indywidualnie. Mamy tylko kontrolę nad całością tego efektu. No, można ewentualnie próbować mieszać tutaj z tym faktor i coś na pewno nam z tego wyjdzie. Kłopot się pojawia, gdybyśmy mieli, powiedzmy, jeszcze trzecią normal mapę, którą byśmy chcieli w to wszystko wmiksować. Nie zawsze będzie chciało się to sprawdzić. Spotyka się czasami metodę stosując tryb mieszania overlay, więc zmienimy sobie tutaj na overlay i dajmy sobie faktor na 1, no i daje to jakiś efekt, jak widać. On jest trochę dziwny, nie wiem, czy tu zmiana tej siły spowoduje coś dobrego. No, w zasadzie nie za bardzo. Jeszcze inna metoda, powiedzmy, zmieńmy tutaj siłę na 1, usuńmy ten mix node i teraz możemy spróbować zrobić coś takiego. Weźmiemy sobie normal map node, odepnijmy to na razie i przepuśćmy pierwszą teksturę przez normal map node i drugą przez drugi normal map node. I teraz mamy jedną teksturę, a tutaj wektory, które są przez nią generowane, a tutaj druga tekstura i wektory. Może spróbujmy jakoś skombinować już same wektory. Do tego możemy użyć vector math, więc wepnijmy sobie pierwszy wektor tutaj, drugi wektor tutaj. To sobie wepniemy do normal input naszego diffuse shader i sprawdźmy. To jest efekt dodania jednego wektora do drugiego. Tu mamy jeszcze parę innych operacji. Możemy na przykład zastosować average, czyli średnią. I to praktycznie daje bardzo podobny efekt jak proste miksowanie dwóch obrazów ze sobą, a potem całości przepuszczenia przez normal map node. No ale teraz możemy na przykład indywidualnie sterować siłą jednej normal mapy, to możemy sobie zwiększyć, drugiej normal mapy, ciach. I to już całkiem sympatycznie wychodzi. No dobrze, więc widzimy, że metod jest wiele, jedne lepsze, inne gorsze, jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze. Moją ulubioną metodą jest oczywiście ta, którą pokazałem na początku. Przy użyciu tej grupy nodów daje ona najlepsze efekty, które są poprawne fizycznie. Ta metoda nie wymaga żadnego mieszania w żadnych parametrach. Po prostu spinamy ze sobą dwie normal mapy, podłączamy wyjście do normal input naszego shadera i gotowe. Ja oczywiście udostępnię tą grupę, także wszyscy będziecie mogli sobie śmiało z niej korzystać. I na tym zakończę tę część. Uznajmy, że praktyczną stronę nakładania na siebie działania dwóch normal map mamy załatwioną. W następnej części pokażę, jak ta grupa została stworzona. Jest ona oparta na rozwiązaniu zaprezentowanym przez Stevena Hilla na jego blogu, który się nazywa selfshadow.com. Mamy artykuł, w którym pokazane są różne sposoby miksowania ze sobą normal map, wady, zalety, teoretyczne podstawy każdej z tych metod. Na końcu jest pokazana właśnie ta metoda, którą ja zastosowałem. Jest tu sporo różnych dziwnych wzorów. Jest to dosyć złożone, ale jakoś udało mi się przez to przebrnąć.
A do tego, żeby stworzyć tę grupę nodów, użyłem po prostu finalnych wzorów, które wyszły ze wszystkich wyliczeń i z całej teorii, która tutaj jest przedstawiona, i przełożyłem matematykę na język nodów. Jak wiemy, niemal każdy wzór matematyczny jesteśmy w stanie za pomocą nodów odtworzyć. Więc tych, którzy chcieliby poznać podstawy teoretyczne tego rozwiązania, w jaki sposób i dlaczego to tak naprawdę działa, zapraszam do obejrzenia części 9.